Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Kiedy przepowiednia polskich służb sprawdza się dosłownie w kilka dni, to wiedz, że to nie była żadna przepowiednia, a sprawa jest nie dość, że grubymi nićmi szyta, to jeszcze zapewne zmierza w stronę bardzo niekorzystnego dla nas Polaków finału. I o tym będzie w dzisiejszym materiale, ale zacznijmy od początku. A początek miał miejsce tak plus minus, Tydzień temu, kiedy to polskie służby za pośrednictwem mediów głównego nurtu poinformowały nas o niecnym planie Pudina, który zamierza dokonywać pewnie nie niewłasnoręcznie, chociaż kto go tam wie, yy, według naszych mediów głównego nurtu, facet już chyba 10 razy zmarł na raka, w tym chyba z 5 razy na białaczkę i z 5 razy na raka trzustki. No, facet nie żyje za 40 razy, a w telewizji widać. Że dycha. No to może i własnoręcznie by tych podpaleń chciał dokonać, ale załóżmy, że idziemy w stronę, że za pośrednictwem właśnie FSB i innych dywersantów, których przecież pisowcy napuszczali do Polski gigantyczne ilości, bo na początku 2022 roku przez granicę z Ukrainą mógł przejechać praktycznie każdy, kto tylko chciał, nawet ci tak zwani baćkowi turyści, no i z grubsza. Zostaliśmy poinformowani przez nasze służby, za pośrednictwem tych mediów głównego nurtu, że Putin planuje w Polsce, nie tylko w Polsce, ale, ale głównie w Polsce, w Europie też, ale głównie w Polsce, planuje całą serię podpaleń. I trochę zamachów bombowych. Ale głównie podpaleń. No i drodzy Państwo, to ile trzeba było czekać? To kilka dni. No i się zaczęło, zaczęło się od serii podpaleń. Yy, serii podpaleń tak dużej, że w samym tylko Warszawie, w samą tylko niedzielę mieliśmy cztery bardzo duże pożary, z czego jeden największy, Marywilska 44, był tak gigantyczny, że no ludzie powyciągali z powrotem maseczki. I tym razem było to całkowicie... Sensowne, bo rzeczywiście nie dało się oddychać w dużej części Warszawy. No ale oczywiście nie tylko samą Warszawą podpalenia się dzieją. Naki najgłośniejsze podpalenie, dosłownie kilka dni wcześniej, chyba jedno czy dwa, chyba, war, chyba Marywilska to była, była niedziela, a, a Siemianowice Śląskie, ten duży skład chemikaliów to chyba podpalili w piątek. Co ciekawe, oba podpalenia miały miejsce o godzinie 5:00. Z czego zdaje się, że Siemianowice Śląskie to była 5:10, a Warszawa 5:12. Ciekawe, zupełnie tak jakby jakiś podpalacz lubił to robić przed śniadaniem. Zanim przejdziemy do merytoryki odnośnie Marywilskiej i odnośnie Siemianowic Śląskich, to jakby Powiedzmy sobie dwie rzeczy. No, ja oczywiście, broń Boże, nikogo nic nie oskarżam. Eee, I żebyście nie niewątpliwi, to ja nic nie oskarżam, o nic nikogo nie, eee, nawet nie sugeruję. To jest tekst czysto publicystyczny. Rozmawiamy sobie o niesłychanych zbiegach okoliczności. A zbieg okoliczności jest rzeczywiście niesłychany, gdyż polskie służby, znane do tej pory głównie z tego, że, hmm, jakby to powiedzieć, no, no, raczej udolne to są, jeśli chodzi o wejście o 6 rano do jakichś niewygodnych politycznie ludzi, po to, żeby ktoś potem miał o czym gadać. O, o to tak, to, 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 to sobie z tym radę dają, nie? Czasem przy okazji nieźle poturbują drzwi, więc potem któryś z braci Karnowskich może sobie pójść pod dom pana Ziobry i zrobić filmiczym. Pan Wołoszański, sensacje XXI wieku, tak wyglądają drzwi, nie? No to to z tym się generalnie polskie służby kojarzą, a tak to to z totalną nieudolnością. Na przykład taką, że nie dość, że przez kilka, kilkanaście, a być może kilkadziesiąt lat tolerowały na terenie Polski białoruskiego szpiega, to jeszcze podobno, jak się wygadał jeden z polityków, od kilku tygodni było już wiadomo, że ten pan Szmyt to jest przegapacony przez Białoruś. A mimo to polskie służby pozwoliły mu na tą Białoruś wyjechać, gdyż, uwaga, podrzucały mu fałszywe informacje. Mhm. To tak mu podrzucały fałszywe informacje, że im zwiał na Białoruś. No, na sam koniec tak mogli go aresztować. No, oczywiście to, że podrzucali Schmidtowi fałszywe informacje, czyli robili dezinformację, to prawdopodobnie jest dezinformacja opinii publicznej. No, fakty są takie, że w Polsce działał prawdopodobnie białoruski agent, przez wiele, wiele lat. Między innymi no, był bardzo głęboko w polskim sądownictwie osadzony. Był bardzo bliskim, faktycznym współpracownikiem najpoważniejszych pisiorów i e, tych Solidarno-Polaków, czyli tych od <grywania> ministra sprawiedliwości e, Czajcie. I na końcu pozwolili mu wyjechać na Białoruś. No i państwo, niesamowity przypadek, że takie służby, tak pioruńsko nieudolne. Że pod ich nosem no, grasował sobie taki agent, a prawdopodobnie jeszcze więcej. No tak trafiły. Kurde! Przepow przewidzieli podpalenia? Są podpalenia. Tylko, wiecie, takie, mam dziwne wrażenie nie wiem, znowu, nic nie sugeruję, już na pewno nie twierdzę ale mi się podpalenie to kojarzy z podpaleniem budki strażnika. Pamiętacie? To było jeszcze dawno, dawno temu, za pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej. Wówczas Marsz Niepodległości jeszcze nie był popularny i próbowano uczestnikom Marszu Niepodległości przypisać łatkę hmm, bandytów. Za to rząd Tuska wówczas był rusofilny, a nie rusofobiczny jak teraz. Wtedy był bardzo rusofilny, wtedy był reset, wtedy pan, pan Tusk z panem Putinem tam Chodzili sobie na spacerki, było bardzo, bardzo e, bardzo miło między nimi, żeby nie było, że pis wtedy był rusofobiczny, też pis wtedy był rusofilny. Zaraz po tym, jak rzekomo Rosjanie zrobili zamach na jego brata, to przecież pan Kaczyński publicznie nagrał filmik, wrzucali go do internetu, do dzisiaj dostępne gdzie mówił: Przyjaciele Rosjanie, wiecie, ale, bo to było jeszcze zanim stwierdził to już było po tej tragedii smoleńskiej, ale zanim PiS postanowił pierdzielić, że to był zamach i budować na tym e, swoją martyrologię i na tym budować swój kapitał polityczny. Ale wróćmy. Drodzy Państwo, wtedy była ta, był ten słynny e, pożar, podpalenie budki strażnika, e, którą zwalono na jednego z uczestników Marszu Niepodległości dla celów czysto politycznych. E, potem e, na nagraniu bodajże w Sowa i Przyjaciele Słychać było jak wu, jak pani, bodajże Bieńkowska. No, wprost mówiła, że to podpaliły służby po to, żeby wrobić tego narodowca. I żeby nie było wątpliwości, mnie do narodowców wcale nie jest blisko, wręcz daleko. Ruch Narodowy jest stara częścią Konfederacji, jedynej partii w mojej ocenie, jawnie. Wrogiej wobec mnie, faktycznie wrogi, wrogich wobec mnie jest moim zdaniem większość formacji politycznych w Polsce, bo jestem uczciwy, mówię jak jest, czyli każdej partii politycznej podpadam. Ale tylko jedna partia polityczna ma w swojej części partię polityczną, która miała czysto, nie przepraszam, nie czysto, ale jednak telewizję partyjną, o czym mówił lider tej partii i ta telewizja partyjna przypuściła oficjalny atak na niezależnego vlogera. To jest jawna wrogość. Także nie, drodzy Państwo, tutaj broń Boże nie próbuję je bronić ruchu narodowego, tylko zwracam uwagę, że no, służby za Tuskami się z podpaleniami kojarzą. Zwłaszcza takimi bardzo wygodnymi. Nie, broń Boże nie twierdzę, że polskie służby podpaliły Marywilską, czy podpaliły skład opon na, na w Siemianowicach Śląskich. Broń Boże tak nie twierdzę, ani broń Boże nawet tak nie sugeruje. Naprawdę. Zwracam tylko uwagę, że. Dziwny zbieg okoliczności. Mówią, że będą podpalenia i są podpalenia. Mówili, że będzie Putin. Cholera wie kto to. Jeśli to Putin, to zrobił straszny, strasz, straszną przysługę jednemu z polskich deweloperów. Czy to możliwe, że Putin działa na. na... Na korzyść jednego z polskich deweloperów, no dziwne by to było, naprawdę bardzo, bardzo dziwne, drodzy Państwo. Właśnie, przejdźmy sobie do tej Marywilskiej. Bo jeśli śledziliście Państwo to, co się działo na przełomie lutego i marca, tak, chyba pierwsze dni marca, w kontekście Warszawy, to zapewne wiecie Państwo, że na początku marca przez Warszawę przeszły protesty. Kupców z Marywilskiej 44. Tak. Marywilska 44 to wcale nie było centrum handlowe w takim znaczeniu, jak ono się powszechnie kojarzy. Czyli wchodzisz, jest taka galeria handlowa, e, a wiecie, to taka, e, taka mm, no, 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 taka jak na przykład galeria Mokotów, czy tam złote tarasy. Nie. Marywilska 44 to był bardziej taki dom kupiecki. Taki, taki blaszak w starym stylu, bodajże ćwierć kilometra na ćwierć kilometra, taki kwadrat, zajmował gigantyczne, gigantyczną powierzchnię, taki trochę obskurny, raczej pod gorszą klientelę, z raczej niskimi marżami i tam się hajs nie zgadzał. Drodzy Państwo, i od dłuższego czasu mówiło się, że hmm, chrapkę na teren, na którym stoi ten blaszak, ma jeden z bardzo dużych polskich deweloperów, który szczególnie dobrze radzi sobie na rynku warszawskim, ale nie tylko. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie plotka, tylko i wyłącznie taka niepotwierdzona informacja, która na pewno nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, żebyście Państwo nie myśleli, że tak jest. No ale chodziły takie ploty. I te ploty to się już pojawiły w 2023 roku. No. Tak w pierwszej połowie 2023 pojawiły się właśnie te ploty, że jeden z warszawskich deweloperów tam pod konkretnie padała nazwa, ja nie będę jej wymieniał, bo to broń Boże nie chodzi o to, żeby szkalować dewelopera, to nie ma na pewno zresztą nic, nic związku. Takie ploty, że jeden z deweloperów chciałby zlikwidować te, te centrum handlowe, ten w zasadzie dom kupiecki i żeby, i żeby postawić tam osiedle. No to bardzo duży teren, wiecie, 250 metrów na 250 metrów, czyli to jest ćwierć kilometra na ćwierć kilometra. No, drodzy Państwo, to wielkie jest. To tam można zbudować nie tylko blok, tam można zbudować kilka osiedli. To jest w takiej części miasta, że zwłaszcza teraz przy tych cenach mieszkań, no to, to, to nie setki milionów, to, to miliardy. Kupa hajsu. I pojawiła się taka plota, jeszcze raz podkreślę, czysta plota, że właściciel, zarządca tej hali kupieckiej zwanej Centrum Handlowym Marywilska 44, to on by chętnie się z tym deweloperem dogadał. Dlaczego? No bo ta ziemia, na której stał ten blaszak, była więcej warta niż cały ten blaszak. Słuchajcie. No, właśnie dlatego, że te mieszkania tak mocno poszły do góry. No i taka plota się pojawiła, że właśnie, myślę, że konkretny deweloper by chciał, że, mm, że zarząd tego Blaszaka to też by chciał się zgodzić, no ale są ci kupcy. No i ci kupcy, no to wiadomo, że oni by się nie chcieli zgodzić, no bo. Mieszkania to niepewnie pewnie gdzieś już mają, za to na mieszkanie w Warszawie pewnie ich nie stać, bo w chwili obecnej to prawie nikogo nie stać na mieszkanie w Warszawie w dobrej lokalizacji 20 tysięcy z metra, czyli za 50-metrowe mieszkanie milion. Praktycznie nikogo na to nie stać, tylko jakiś turbobogacze, nie? No więc oni byli, nie, za, nie chcieli. No i taka plota sobie chodziła. Ta plota hmm, przy, bo, y, przerodziła się w plotę podwójną, taką jakby plotę plot, w momencie, w którym mm, tym kupcom zaczęto podnosić czynsze. Słuchajcie, jest, jest plota, która mówi, że, mm, że właściciel obiektu chciałby się pozbyć kupców, bo musi się pozbyć kupców, żeby móc sprzedać cały ten teren deweloperowi i nagle zaczynają się działania które zdaniem kupców są po to, żeby ich wykurzyć, bo te podnoszenie tych czynszów. Wiadomo, że właśnie jak to jest, no zrobi się coraz większy kryzys, ludzie mają coraz mniejsze pieniądze, w związku z tym ta marża mm, coraz niższa, zresztą handel jest w ogóle coraz gorszy taki stacjonarny, coraz więcej się przenosi do internetu, ci kupcy z tej Marywilskiej coraz mniej hajsu mają, jeszcze im czynsze podnoszą, zaczęli protestować. No i właśnie przełom tak lutego i marca 2024 były duże protesty w Warszawie, tych kupców z Marywilskiej 44, którzy wprost zaczęli podnosić, że ten zarząd to ich um, te, tych domów kupieckich, te, czy tego centrum handlowego Marywilska 44, to ich doizkasy, że za bardzo pod, podwyższa im czynsze, że oni nie wyrabiają, że chce ich wykurzyć. Wprost podnieśli takie argumenty. Oczywiście oni nie, nie musieli mieć w żaden sposób racji. Mogli po prostu um, nie mieć racji, tylko tak oszukiwać. Nie? Niemniej jednak bardzo poprosili prezydenta Warszawy, pana Czaskowskiego, o to, żeby on się z nimi spotkał, żeby im pomógł, ale prezydent Czaskowski miał ich w dupie e, i był uprzejmy wyekspediować do nich tylko i wyłącznie wiceprezydenta, który coś tam z nimi pogadał i nic z tego nie wyszło. No i. Prawdopodobnie teraz byłby dalsza część tej, tej sagi pod tytułem Wolka kupców z Marywilskiej 44 z zarządem Marywilska 44. A deweloper potencjalny, hipotetyczny, który chciałby tam postawić osiedle, no musiałby czekać na świętego Dygdy, co go nie ma nigdy, no i biznesu by nie było. Za to byłby polityczny problem Platformy Obywatelskiej, bo z niej jest Rafał Trzaskowski. Z tego powodu, że no, ci kupcy by krzyczeli, że tutaj chcą nas wykurzyć, podnoszą nam czynsze, by się to bardzo mocno kojarzyło ze sprawą pani Joanny Lanty Brzeskiej, tych czyścicieli kamienic. Wiecie, taka bardzo mocno obciążająca Platformą Obywatelską sprawa, w której to właśnie wykurzano ludzi z mieszkań, podnosząc ich bardzo wysoko czynsze. A wiecie, no przed jednymi wyborami tymi samorządowymi jakoś jeszcze gdzieś tam się to udało wyciszyć po mediach to nie zaczęło chodzić, ale przed wyborami do europarlamentu, a wyborami do prezydenckimi w przyszłym roku to już na pewno by zostało to bardzo mocno nagłośnione, a przecież pan Rafał Trzaskowski chce zmienić fotel prezydenta Warszawy na fotel prezydenta Polski, jako warszawiak mówię do moich pozostałych braci i sióstr Polek i Polaków poza Warszawą. Nie róbcie tej głupoty. My, warszawiacy, jesteśmy bardzo niezadowoleni z pana Rafała Trzaskowskiego. Cholera wie, kto na niego głosuje. Mamy podejrzenie, że e, głównie ludzie, którzy od niedawna mieszkają w Warszawie, bo ci, którzy pamiętają, co on wcześniej wyprawiał, to chyba nie mogliby na niego głosować, ale z grubsza. Czyli jest sprawa no, nie za fajna, no ale nagle się rozwiązała. Nagle się rozwiązała, bo, bo zrobił się pożar. Pożar tak dziwny, że nawet w mediach głównego nurtu, między innymi w TVN24, ale także na Onecie, wprost strażacy, ci tacy wyżsi rangą strażacy, którzy mają prawo wypowiadać się do kamer, twierdzą, że to raczej było podpalenie. No i oni oczywiście nie mówią, że na pewno, no bo na pewno to dopiero wykaże to śledztwo, nie? No ale mówią, że ich doświadczenie zawodowe sugeruje, że, że to nie było że to raczej było podpalenie. No, jeśli to było naturalne, e, takie, wiecie, że wypadek, nie wiem, jakieś zwarcie instalacji elektrycznej czy coś takiego, no to, no to rzeczywiście musiałaby być jakiś niesamowity zbieg okoliczności negatywnych. Dość powiedzieć, że zdaniem tego, co mówił strażak w TVN-ie, pożar naraz pojawił się w dziewięciu miejscach. Tak, naraz w dziewięciu miejscach. Czyli musiałoby dojść, gdyby to była na przykład zwarcie instalacji elektrycznej, to musiałoby dojść naraz do dziewięciu zwarć w dziewięciu różnych miejscach tej hali. Wiecie, drodzy Państwo, no ludzie łyknęli wirusa, który w 80% przypadków dawał chorobę całkowicie bezobjawową, i w związku z tym trzeba zamknąć lasy, żeby ludzie się nie zarazili od dębów i świerków, nie? No to wiecie. Tak, na pewno, w dziewięciu miejscach, naraz ten, um, ten pożar się zaczął. Niezależnie od siebie, po prostu do dziewięciu zwarć, instalacji elektrycznej lub dziewięciu innych sytuacji, niezależnie od siebie doszło, i dlatego naraz ten, o, ten um, ogień w dziewięciu miejscach został w tym samym momencie zapruszony. Dodatkowo jeszcze, jak twierdził Strażak w TV, yy, tam była taka sytuacja, że takie. Drzwi, grodzie, nie pamiętam jakiego słowo on użył, które w każdym razie takie zamknięcia, które pozwinny sprawić, że mm, pożar nie będzie się rozprzestrzeniał, tylko zostanie w takiej pewnej zamkniętej kubaturze, no było otwarte. A przypominam, to niedziela, więc tam nie było ludzi, nie? No, bo przecież jest zakaz handlu w niedzielę, nie? Obiecywali w kampanii wyborczej tuskiści, że zniosą ten zakaz handlu w niedzielę, no i na obietnica się skończyło. Także to nie można powiedzieć, że na przykład ludzie nie pozamykali, bo w pośpiechu uciekali, bo tam ludzi nie powinno być. Ciekawe, nie? Pożar, za... Pożar pojawił się niezależnie od siebie przypadkiem w tym samym momencie w dziewięciu miejscach i takie zabezpieczenia, nazwijmy to grodzie przeciwpożarowe, no były pootwierane. W wyniku tego hala spaliła się doszczętnie i w zasadzie nie ma tam co zbierać. No, jak to? Jak, zobaczcie, drodzy Państwo, jaki ten Putin to jest dobroczyńca. Oczywiście dla kupców, którzy tam handlowali, no to nie jest dobroczyńca. To zły niedobry, bo przecież im się tam towar spalił. Jak znam polskich małych przedsiębiorców, handlarzy, to możliwe, że duża część tego towaru była nieubezpieczona. Oni stracą gigantyczne pieniądze, prawdopodobnie już się nigdy nie podniosą. No to oni mają przerąbane. Ale poza nimi to wszyscy są zadowoleni. A i przepraszam, jeszcze zwykli Warszawiacy, którzy tam robili zakupy. Jeszcze raz podkreślę, to był w tej hali Marywiska 64, kupowali raczej tacy klienci nieśmierdzący groszem, tam raczej tak taniej było, nie? W związku z tym, tacy zwykli Warszawiacy, którzy potrzebują czasem trochę taniej kupić, nie? No bo wiadomo, wszystko drogie, czasem trzeba przeoszczędzić. to my, zwykli Warszawiacy, straciliśmy, kupcy stracili. To nam Putin bardzo mocno zaszkodził. Ale tak to wszystkim innym, to słuchajcie. No dobroczyńca. Jeśli istnieje deweloper, który mm, rzeczywiście chciałby na terenie tej Marywil. Na, na tym terenie, które zajmowała Marywilska 44, a przypomnijmy, że to nie tylko sama hala, ale również parking masę miejsca zajmował i teraz tam mogą stanąć bloki. No to rzeczywiście, jeśli jest ten deweloper, no to już niedługo będzie mógł zacząć tam. Kopać. No bo z tych hal to nic nie zostało. Tam sam strażak mówił w TVN-ie, że tam była taka temperatura, że te żelazo, czy tam stal, z którego była robiona ta konstrukcja, to będzie można teraz w rękach kruszyć. To jest wierny cytat. Więc tam, no wiecie, skończy się śledztwo. Takie mam dziwne wrażenie, taka wiecie, przepowiednia skupiam się, kojarzy mi się szybkie umorzenie sprawy. O, tak mi się kojarzy. No i deweloper będzie mógł to szybciutko sobie łatwo uprzątnąć, zacząć budować, ale mu ten Putin zrobił przysługę, bo to Putin, na pewno to Putin podpalił, przecież chyba wszyscy rozumiem, że to Putin, prawda? E, nic innego nie sugeruje, to na pewno Putin. E, Władzę tej Marywilskiej, boże, jaki fart. nie dość, że ten teren jest więcej wart niż teren z tą halą. No bo przypomnę, ze względu na niesamowity bum budowlany w Warszawie, po 20 tysięcy z metra mieszkania sprzedać to nie jest problem. Niestety, takie są ceny. Bardzo nad tym ubolewam, bo córcia coraz bardziej rośnie. Niedługo trzeba będzie jej coś tam kupić. No i nie wiem, nie wiem, w jakim stanie są moje nerki, bo to bez sprzedaży nerki chyba się nie da. Um, no, ale takie są ceny, więc, więc ci, którzy byli właścicielami tej hali, no to im Putin zrobił niesamowity prezent, bo ten teren jest wart więcej niż teraz jest wart więcej niż z tą halą. Ale jeszcze, co jest jeszcze ciekawsze, To drodzy Państwo, na pewno ta hala była ubezpieczona. O ile jestem przekonany, że duża część właśnie takich zwykłych kupców, um, którzy tam mieli takie sklepy, tam sobie handlowali, to mieli nieubezpieczony towar. No tyle jestem pewny, że cała konstrukcja, cała hala była ubezpieczona. Więc słuchajcie, nie dość, że hajs z ubezpieczenia będzie, to jeszcze, to jeszcze teren teraz wart więcej, można go odsprzedać deweloperowi no i nie będzie problemu z kupcami, no bo no zjarało się, no, no to, to idźcie sobie, no zjarało się, Zresztą, no i teraz towaru nie mają, to czym mieliby handlować, No, no problem rozwiązany. Nie ma problemu pr nie trzeba się z nimi kłócić, nie trzeba ich wyrzucać, rozwiązywać z nimi umowy, wykańczać im tych biznesów podnoszeniem pod cen. O, dla, dla, dla zarządu to Putin dobroczyńca. Putin dobroczyńca też dla Platformy Obywatelskiej. No bo ci kupcy nie będą już teraz protestować, robić marszów, pikiet, chodzić do pana Trzaskowskiego, prosić panie Rafale, pomóż nam, bo nam za wysokie czynsze robią. No zjarało się. Putin spalił. Nie? No spalił. No i ci, no, my wam oczywiście pomożemy. I pewnie z pieniędzy centralnych, jakieś pieniądze ci kupcy dostaną, i pewnie z pieniędzy samorządowych, ci kupcy jakieś pieniądze dostaną, czytaj, z naszych pieniędzy, z naszych podatków dostaną, i to z naszych podatków warszawskich dostaną, i z naszych podatków jako Polacy dostaną. No kurczę, tam na pewno tak jak zapisu dawali pieniądze poszkodowanym, żeby siedzieli cicho, nie? Tak teraz też pewnie jakieś. Jakieś pieniądze pójdą, żeby siedzieli cicho, żeby się nie odzywali tak notarcie łez, nie? No właśnie. I zobaczcie. I teraz patrzcie, jaka, jaka jest magia. Gdyby te nasze służby nie, wy, nie wyjasnowidziły, przepraszam, nie dostały jakichś informacji takich zakulisowych, operacyjnie nie ustaliły, że, to, że, że ten Putin Planuje te podpalenia na terenie Polski, no to teraz byłby problem dla władz, no bo ludzie by wyszli na ulicę i mówili: kurde, róbcie realne śledztwo. Tutaj jest tak wiele różnych przypadków, tak wiele niesamowitych zbiegów okoliczności, że to śledztwo musi, po prostu musi być objęte jakimś takim poważnym nadzorem, no bo tutaj po prostu aż. No, Jest zbyt wysokie prawdopodobieństwo, że ktoś to zjarał. A teraz już wiemy, kto to zjarał. Putin to zjarał. I teraz każdy, kto będzie sugerował, że zjarał to ktokolwiek inny niż Putin, to będzie nazwany rosyjską unucą, e, będzie nazwany rosyjskim agentem realizującym interesy Kremla. To, bo przecież to jest oczywiste, że interes Kremla jest taki, żeby. Um, żeby żeby nie przypisać mu tego podpalenia, nie? W związku z tym, no, bardzo szybko można takie, bardzo szybko można się czegoś takiego mm, pozbyć, prawda? I, i uznać, że, że, to, że, że to po prostu Putin i, i, i tyle. Także bardzo wygodne, drodzy państwo, niesamowicie wygodne. I żeby nie było wątpliwości, ja nawet nie sugeruję, że to nie jest Putin, to na pewno, drodzy państwo, jest Putin. Na pewno jest to Putin. I nasze służby na pewno po prostu operacyjnie ustaliły, że Putin takie rzeczy będzie próbował robić. Jedno tylko, co chciałbym się zapytać tych służb, to to, dlaczego skoro tak wiedziały, że Putin będzie takie podpalania robił, dlaczego im nie zapobiegły? I to jest ważne pytanie. Skoro te nasze służby to są takie dybyściaki, wiecie, niczym Wolski z killera, taki po prostu dybyściaki, że ustaliły, że Putin to będzie robił, czemu go nie powstrzymały? Bo wydaje mi się, że powiedzieć, to za mało, trzeba by jeszcze powstrzymać. No tutaj. Jeśli to było podpalenie, no to ktoś, kurde, w dziewięć miejsc biegał i podpalał. To wydaje mi się, że to nie jest jakieś trudne, żeby kogoś takiego złapać, nie? To trochę musiało zająć czasu. Także tyle, drodzy Państwo. No a się mianowicie Śląskie to jest w ogóle niezły numer, bo przy okazji się mianowić Śląskich przecież się okazało, że to było nielegalne składowisko jakichś szkodliwych substancji, nie? No to to jest w ogóle niezły numer. I e, Teraz zobaczycie, jak, jak, jakie będą jazdy. E, zaraz się zacznie szukanie winnych. E, kto jest winny tego, że mm, na terenie tych Siemianowic Śląskich było to nielegalne wysypisko? No właśnie, kto jest winny? I jestem przekonany, że zaraz powiedzą, że winny jest prezydencie mianowicie Śląskiej, w końcu to na jego terenie było to nielegalne wysypisko, nie? I pies z tym, że prezydencie mianowicie Śląskiej przecież nie jest odpowiedzialny za policję, nie? Za policję jest odpowiedzialny e, minister związany, minister spraw wewnętrznych i administracji, tak? Awaria mikrofonu kierwiński był, a teraz to nie wiem jak ten nowy się nazywa. No ale powiedzą, że winny jest kto? Prezydent Siemianowicz Śląskich. Tak powiedzą. A kto jest prezydentem Siemianowicz Śląskich? Pan Piech. Tak, Piech? Muszę sprawdzić. E, e, chyba Piech. Jeśli przekręciłem nazwisko, to bardzo przepraszam. E, prezydent Siemianowicz Śląskich. Tak, Rafał Piech. A taka ciekawostka, wiecie, kim jest Rafał Piech, poza tym, że jest prezydentem siemianowicz Śląskich? Kandydatem do Europarlamentu? <laughs> ciekawostka. No to teraz będzie miał facet przerąbane w kampanii, bo będą mu się kawali tłumaczyć, dlaczego tolerował na swoim terenie nielegalne wysypisko śmieci. Dla tych, którzy nie łapią sarkazmu, nie pan Piech nie jest winny tego, że na jego terenie był, działało nielegalne wysypisko. On no jest samorządowcem, a nie szefem policji. To policja, prokuratura, um, ABW i inne tego typu organizacje są odpowiedzialne za to, żeby nielegalnych wysypisk śmieci w Polsce nie było, a nie samorządowcy. To nie wina piecha. Ale medialnie mu ją przypną i będzie miał przerąbane w kampanii. I nie, nie bronię pana piecha, po prostu jestem uczciwy. A na dowód tego, że nie bronię pana piecha, tylko po prostu jestem uczciwy, zgadnijcie, z jakiej partii pan piech kandyduje. Z Konfederacji, tak? Tej partii, która według mnie jest jedyną jawnie wrogą wobec mnie partią polityczną. Tylko, że jestem uczciwy. I oczywiście Konfederacji życzę jak najgorszego wyniku w euro do, w wyborach do europarlamentów, gdyż według mnie jest to partia bardzo mocno szkodząca Polsce. Ale jestem uczciwy. I jak widzę, że facetowi, który z nich kandyduje, szyją buty, to powiem wprost, no, szyją facetowi buty. Oczywiście nie liczę nawet, nie mam żadnych złudzeń, że gdyby to było w drugą stronę, albo ani pan Piech, ani nikt z Konfederacji by się za mną ujął, bo nigdy nikt się, się za mną nie ujął, ją, ani z tej formacji, ani z innej. E, natomiast, no, tym się różni od polityków, że ja jestem uczciwy, ja jestem fair e, i no i mówię moim zdaniem, jak jest I, Pewnie dlatego, mimo tego, że jestem brzydki jak noc listopadowa, to tam te kilkaset tysięcy ludzi mnie ogląda, nie? No bo przecież nie oglądacie mnie dlatego, że jestem piękny, bo jestem brzydki, tylko mam wrażenie, że... No albo mnie oglądacie dlatego, że lubicie sobie poprawić humor, nie? Na zasadzie, kurde, poglądam sobie tego faceta, który jest tak brzydki, może mi humor poprawi. Zobaczcie, on jest tak brzydki, a żyje. No nie wiedziałem, że można być tak brzydkim i żyć. No a się da. Haha, ha, już mi poprawił humor. Ja na, na tej zasadzie czasem sobie lubię poglądać obrady Sejmu. Ale nie chodzi mi tam o wygląd zewnętrzny, tylko bardziej o iloraz inteligencji. Jak się czuję taki już stary, zdziedziały i niemądry, to słucham sobie tych posłów i mówię, kurde... Ale jest to naprawdę długa droga przeze mną. Jeszcze można być dużo, dużo mniej mądrym ode mnie i zupełnie normalnie funkcjonować w społeczeństwie. No ale wróćmy. No, no, jeśli nie oglądacie mnie po to, żeby się ze mnie pośmiać, jaki jestem brzydki, no to pewnie mnie oglądacie dlatego, że staram się być uczciwy na swoich filmach. No i, no i w tym wypadku też jestem. No. Konfederacja, partia, która jest moim zdaniem bardzo mocno szkodząca Polsce, dla mnie osobiście, niestety kojarząca się z no z bezprecedensowym atakiem, jedyna w mojej ocenie jawnie wroga yy, wobec mnie partia. Bo, podkreślam, jawnie tym się różni od innych, że się nie kryje. Yy, no ale ja będę uczciwy. Piechowi szyją buty. To nie piech jest winny, że tam funkcjonowało nielegalne wysypisko śmieci. Ale to jest bardzo ciekawe, nie? Powiem Wam szczerze, że jak tylko zobaczyłem w mediach głównego nurtu, że tam w telewizji siedzi, głównie gada pan piech. A nie nikt z rządu, no to mówię, a zaraz się okaże, że to nielegalne wysypisko śmieci i piech dostanie na twarz zarzuty medialne, że dlaczego tolerował na twoim terenie wysypisko. No i kurde, miałem rację. Już muszy ją takie buciki. Oczywiście nie wierzę w to, że jest to przypadek. Drodzy Państwo, to co? To poczytajmy sobie trochę o tej marywilskiej, bo ta Marywilska jest taka no, bardziej widowiskowa, również ze względu na to, że. To no, dzieje się w Warszawie. Warszawa jest taka bardziej medialna, nie? No to sobie poczytajmy, co się, te, co się w tej, w tej Marywilskiej dzieje. W Warszawie, no najpierw może, drodzy Państwo, artykuł z Radio Szczecin: trzy duże pożary w Warszawie. Od razu mówię, że to jest niestety nieprawda, ponieważ na terenie Warszawy zdarzyły się cztery pożary. Polskie Radio 24 PL informuje o czterech. No, ale przeczytajmy sobie. Trzy duże pożary w Warszawie. Radio Szczecin tak informuje. Od rana doszło w Warszawie do trzech dużych pożarów, w tym największego Hali Kupieckiej przy ulicy Marywilskiej. Pożar hali na C, wybuch nad ranem e, obecnie jest opanowany i nie rozprzestrzenia się w większości. W środku były tekstylia, było tam wiele targowisk i budek z ubraniami. Są to materiały łatwopalne, dlatego ten pożar rozprzestrzeniał się bardzo szybko powiedziała rzeczniczka Mazowieckiej Straży Pożarnej, młodsza kapitan Katarzyna Urbanowska w w kulminacyjnym momencie pożar gasiło ponad 240 strażaków i 99 wozów bojowych. Hala przy Marywilskiej niemal doszczętnie spalona. Prawdopodobnie będzie musiała zostać rozebrana. O jaki fart dla Jaki pech... To chciałem powiedzieć, jaki pech... Kiedy nad ranem pojawił się w niej ogień, dokładnie o 5.12, tak przynajmniej mówią w tych mediach bardziej niezależnych, automatyczny system przeciwpożarowy wysłał sygnał do jednostek Straży Pożarnej. Jednak w budynku nie zadziałały kurtyny wodne. Jaki pach, kolejna rzecz nie zadziałała. Po południu w Warszawie doszło też do dwóch pożarów składowisk odpadów. W Wilanowie płonie składowisko gabarytów, z ogniem walczy około 30 strażaków. Z nad składowiska wydobywa się czarny dym. Z kolei na siekierkach pali się sortownia materiałów budowlanych, płonie hałda śmieci, a z ogniem walczy 35 strażaków. No to drodzy Państwo, niestety nieaktualne, bo cztery. Polskie Radio 24.pl, czarna seria w Warszawie. Kolejny słup dymu nad miastem. Są ofiary. W Warszawie doszło dzisiaj łącznie do czterech poważnych akcji pożarniczych. Na Marywilskiej, Grzybowskiej, gdzie są ofiary śmiertelne, a także gaszenia składowiska kabarytów na Wilanowie i śmietniska na Mokotowie. Mówi w rozmowie z portalem. Polskie Radio 24P, Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol. Kieszkowski. Straż Pożarna. Ma w Warszawie pełne ręce roboty. W stolicy strażacy wyjechali do godziny 14.30 do czterech poważnych akcji. Najpierw było wezwanie na ulicę Marywilską, potem na ulicę Grzybowską. Tutaj są dwie ofiary śmiertelne pożaru mieszkania, a następnie składowiska gabarytów na Wilanowie. Wiem gdzie obecnie trwa dogaszanie. Powiedział w rozmowie z Polskim Radiem 24. 24pl, starszy brygadier Karol Kieszkowski. Nie przypominam sobie takiej niedzieli. Płonęło także śmietnisko znajdujące się na warszawskich siekierkach, gdzie zlokalizowano pożar. Oznacza to, że ogień się nie rozprzestrzenia i trwa jego dogaszanie. Teren działań został podzielony na dwa odcinki bojowe. Na miejscu pracuje dziewięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz Grupa Operacyjna Miasta. Nie przypominam sobie takiej niedzieli, stwierdził starszy brygadier Karol Kieszkowski. Podkreślił, że strażacy biorący udział w kolejnych akcjach przyszli na służbę rano i nie brali udziału w gaszeniu hali, hali Marywilskiej. Jest bezpiecznie. Rzecznik PSP zapew zapewnił, że unoszący się w powietrzu charakterystyczny zapach dymu pozostały po gaszeniu pożaru na halach targowych na Białence może być jeszcze przez jakiś czas wyczuwalny. No, śmierdziało totalnie, wiecie... Tekstylia. Tekstylia dzisiaj są zwykle z, z tworzyw sztucznych. No, drodzy Państwo, kto się tego da wdychał, to ja mu nie zazdroszczę. E, bardzo nie zazdroszczę. Już jest bezpiecznie, podkreślił Kieszkowski, przypominając dane dotyczące jakości powietrza, opublikowane przez główny inspektora do ochrony środowiska, które na bieżąco można sprawdzać na stronie powietrze. Coś tam, coś tam. No i drodzy Państwo, teraz się robi ciekawie. Onet! Jak to mówi pis, der Onet. Niepokojące słowa eksperta o pożarze Hali Marywilska 44 doświadczenie mi to podpowiada. Pożar w Warszawie zniszczył w niedzielę ogromny kompleks Marywilska 44. Pożar o tak szybkim i burzliwym przebiegu. Zdar... Pożary, o tak brzydkim... Pfu. Pożary o tak szybkim i przebiegu zdarzają się naprawdę rzadko. Komentuje w rozmowie z onetem ekspert do spraw pożarnictwa nad brygadier Ryszard Grosset. Nie chcę oczywiście niczego przesądzać, ale moje doświadczenie podpowiada mi, że mogło dojść do celowego podłożenia ognia, dodaję. Do pożaru w Hali. Marywilska-44 w Warszawie doszło w niedzielę rano. Ogniem objęte było ponad 80% Hali. W akcji w sumie brało udział ponad 100 zastępów Straży Pożarnej. To są naprawdę piekielnie trudne akcje. Chylę czoła zarówno przed strażakami, jak i przed dowodzącym. W tej akcji wykazali się pełnym profesjonalizmem ocenia ekspert do spraw pożarnictwa nadbrygadier Richard Grosset. Z tego co wiem, w hali częściowo nie zadziałały wydzielenia przeciwpożarowe. O to jest to, co mówiłem. W całej hali było około 140 maleńkich sklepików z towarem upchanym na każdym centymetrze kwadratowym. Przepraszam, nie 140, tylko 1400. Cofam, 1400 eee, 1400. Ech, że nawet na drodze, na każdym centymetrze kwadratowym, przypuszczam, że nawet na drodze przeciwpożarowej, to jest niedopuszczalne, odpowiada. O! Jak to było na, nawet na tej drodze przeciwpożarowej, to zobaczycie, że zaraz przykleją to, przykleją, że to wina tych kupców i, i, i zwalą na nich i będzie, że ich wina. Zobaczycie, że taki numer im zrobią. Szkoda mi ich. Naprawdę mi szkoda. Do pożaru Harley Marywilska 34 w Warszawie doszło w niedzielę rano. Przed godziną 6:30 wydany został alert rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Warszawy oraz powiatu warszawskiego, zachodniego, legionowskiego i nowogrodzkiego. Eee, zalecono w nim, aby pozostać w domu oraz unikać aktywności na świeżym powietrzu, bo było nie Dlatego. Na skutek pożaru doszło do zawalenia się części konstrukcji gigantycznej hali. Dachu już nie ma. Było kilka stref pożarowych, prawdopodobnie 8. Słuchajcie, było kilka stref pożarowych, prawdopodobnie 8. Nie wszystkie systemy wewnątrz zadziałały. Mogły być pozastawiane. Opisał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Feltynowski. Na miejscu działało prawie 200 strażaków. Tam mówili, że 240. Taka drobna różnica. Sytuacja jest obecnie opanowana, a pożar dogaszany. Ogromny pożar hali Marywilska 64. Ekspert. To absolutnie nienormalna sytuacja. To jest absolutnie nienormalna sytuacja. Według mojej wiedzy i doświadczenia rozległość pożaru w jego początkowej fazie może świadczyć o tym, że tam było więcej niż jedno źródło ognia. Nie chcę oczywiście niczego przesądzać, bo od tego są sądy i biegli, ale moje doświadczenie podpowiada mi, że mogło dojść do celowego podłożenia ognia. Ocenia ekspert do spraw pożarnictwa nadbrygadier Ryszard Grosset. Jak dodaje, były zastępca komendanta głównego straży pożarnej. Pożary o tak szybkim i burzliwym przebiegu zdarzają się naprawdę rzadko. Maryzwilska, 44 spłoneł, yy, spłonęła ekspert o akcji strażaków. W rozmowie z onetem doświadczony strażak ocenia także reakcję i sposób przeprowadzenia akcji gaśniczej przez jednostki PSP. Jeśli chodzi o działania straży, to zarówno decyzje operacyjne, jak i szybkość oraz sprawność działania świadczą o tym, że to była wręcz akcja pokazowa naszych strażaków. Nie ma wątpliwości eee, nadbrygadier Grosset już po 11 minutach od zgłoszenia pojawiły się, pojawili się strażacy. Z tego co wiem, w sumie w akcji uczestniczyło ponad 100 zastępów. Naprawdę rzadko była okazja do e, dokonania takiego testu sprawności państwowej straży pożarnej. Dziś nasza straż zdała ten test na piątkę. Myślę zarówno o zapewnieniu bezpieczeństwa strażakom e, w tej bardzo trudnej akcji, jak i e, zastosowaniu najnowszych, na świecie technologii w dziedzinie reagowania, mówi nam ekspert. Gigantyczny pożar z zagrożeniem ekologicznym, normy nie zostały znacząco przekroczone. Co? Ludzie, którzy pierdzielą, że nie za bardzo możemy samochodem jeździć, bo za dużo dwutlenku węgla, nie mają problemu, że zjarało się tak wiele tekstyliów, głównie tworzyw sztucznych, że nam po prostu śmierdzi oddychać się nie dawało, i nie, to w ogóle nie stanowi zagrożenia ekologicznego, w ogóle kurde. W ogóle, proszę Państwa, jestem piękny, młody, szczupły i w ogóle jestem kobietą. Przypomnijmy, że płonąca hala przy Marywilskiej 44 w Warszawie miała wymiary 250 na 250 metrów. Widzicie dobrze, będzie do końca. Ogniem bardzo szybko zajęte zostało ponad 80% powierzchni. Jak tłumaczy nam rozmówca, przy tak wielkim pożarze występuje kilka głównych zagrożeń. Z tego co wiem, w hali częściowo nie zadziałało wydzielenia przeciwpożarowe. W całej hali było około 140 maleńkich sklepików z towarem upchanym na każdym centymetrze kwadratowym. Przypuszczam, że nawet na drodze przeciwpożarowej. To jest niedopuszczalne, ocenia. Ta hala była Sektorowa, podzielona na 8 stref pożarowych. E, zabezpieczenia przeciwpożarowe powinny zadziałać w taki sposób, że pożar nie powinien przenieść się z jednej strefy na kolejne. Tak się jednak nie stało, a skutek jest taki, że spaliła się praktycznie cała hala, Dodaje: Kolejnym utrudnieniem dla strażaków podczas akcji kieszenia hali był asortyment, który znajdował się wewnątrz. Tam było mnóstwo różnych tkanin oraz tworzyw sztucznych. To przede wszystkim chińska i wietnamska odzież, ale także chenia gospodarcza, to na pewno wpływa na prędkość rozprzestrzeniania się pożaru i zmienia jego dynamikę, ale także powoduje bardzo dużo produktów spalania i produktów rozkładu termicznego. Wymienia ekspert z zakresu pożarnictwa chemicznego. No, ale to, że to się zjarało i poszło w powietrze, to w ogóle nie stanowi zagrożenia w ogóle kurde, wcale. To na pewno będą tlenki węgla, azotu, związki nienasycone, związki organiczne czy organiczne, jak cyjanowodór, tlenki węgla i azotu, czy alkohole i aldehydy oraz chlorowodór. Wiem też, że strażacy na bieżąco kontrolowali przekroczenie pyłów zawieszonych w powietrzu i normy nie zostały znacząco przekroczone. <sighs> Był, były zastępca komendanta głównego straży pożarnej, zwraca także uwagę na szczególnie niebezpieczeństwo strażaków podczas tego typu akcji. Lekka konstrukcja dachu sprawia, że w takich przypadkach strażaków nie wolno wpuszczać do środka aż do momentu dogaszenia pożaru i ustalenia warunków statycznej. Statycznej stateczności budynku? To jakieś masło maślane, ale tak napisane. Nie można narażać ich na tego typu zagrożenia, tłumaczę. To są naprawdę piekielnie trudne akcje. Chylę czoła, zarówno to już beła. Pytany o wpływ warunków atmosferycznych na rozprzestrzenianie się pożaru, ekspert nie ma wątpliwości, że strażacy mieli dziś bardzo dużo szczęścia. Przede wszystkim. Eee, dlatego, że kierunek wiatru był dziś bardzo łaskawy. Dzięki temu całe chmury dymu i zanieczyszczeń nie poszły w kierunku centrum Warszawy, ale na jej obrzeża, a dokładnie w kierunku łomianek, głównie na tereny niezamieszkałe tłumaczy. Kolejnym bardzo istotnym elementem dzisiejszej akcji była lokalizacja samej hali, która spłonęła oraz jej położenie. Teren, na którym stoi hala, jest znakomicie, u, znakomicie utwardzony. To powoduje, że wody podskórne, które są w ziemi nie uległy skażeniu. Także samą wodę użytą do działań gaśniczych można swobodnie zebrać i poddać utylizacji. To bardzo istotne z punktu widzenia ekologii wyjaśnia. Dodaje także, że akcja gaśnicza potrwa najpewniej jeszcze przez kilka godzin, cały czas gdzieś pod tymi konstrukcjami yy, jakieś takie małe zarzewia ognia będą powstawać. Trzeba je będzie przegas, przygasać. To wielkie wyzwanie, ponieważ mówimy o olbrzymiej powierzchni 6 hektarów. Precyzuję. Serio? Aż sobie na kalkulatorku sprawdzę. 250 metrów razy 250 metrów. No? Tak, to jest. 62500 metrów. Tak, drodzy państwo, to jest 6 hektarów. O cholera, ale to wielkie. E, ogromny pożar hali w Warszawie. To prawdziwy dramat, który może przerażać. E, jak uspokaja, pożar wielkiej hali przy ulicy Marewickiej w Warszawie nie wywoła e, jednak katastrofy ekologicznej. Kolejnym plusem jest fakt, że jest wiosna. Na pewno drzewa i liście zabiorą dużej ilości zarówno stałych, jak i gazowych produktów spalania. Wiele zanieczyszczeń pewnie weźmie też na siebie Wisła, uważa nadbrygarier grosset i dodaje, że mieszkańcy Warszawy i Kolicy nie powinni się spodziewać kolejnych alertów RCB z powodu dzisiejszego pożaru. To na pewno nie będzie katastrofa ekologiczna. Spłynęło blisko 1400 sklepów dla handlarzy. Najprawdopodobniej było to jedyne źródło utrzymania. To prawdziwy dramat, który może przerażać. Ci ludzie nierzadko stracili dorobek całego życia. Tłumaczę Ryszard Grosset. No, szkoda mi tych ludzi. No i na pewno dadzą im jakieś pieniądze z, nasz, z naszych podatków, żeby siedzieli cicho. Ciekawostka. No to jeszcze drodzy Państwo, sobie o 8 mianowicach śląskich poczytajmy, drodzy Państwo, spłonęły tysiące ton plastiku i chemikaliów. To składowisko było nielegalne, tak informuje TVN24. Policja robi wszystko, by złapać przestępców, bo tutaj mówimy o miejscu nielegalnego składowania odpadów, powiedziała w sobotę w związku z pożarem wysypiska w Siemianowicach Śląskich wiceministra klimatu Anita Sowińska. Według wstępnych szacunków spłonęło około 10 tysięcy ton odpadów, głównie chemikaliów i plastiku. Pożar na terenie wysypiska odpadów w Siemianowicach Śląskich wybuchł w piątek rano. Kłęby czarnego dymu było widać w odległości kilkudziesięciu kilometrów. Przez cały dzień oraz nocą strażacy gasili zarzewia ognia. Według wstępnych szacunków spłonęło około 10 tysięcy ton odpadów w tym jak szacuje urząd miasta, około 5000 ton odpadów przechowywanych w beczkach i małzerach oraz około 5000 ton plastiku. Jak przekazał w sobotę po posiedzeniu wojskowego zespołu zarządzania kryzysowego starszy brygadier Wojciech Kruczek, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, dwaj strażacy, którzy omdleli podczas akcji gaśniczej czują się już dobrze. Wydaje się, że odpady Wypaliły się w całości, podkreślił komendant. No super, czyli nie dali rady tego ugasić. Wszystko poszło w atmosferę. Pożar składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich, służby o jakości powietrza i wody. Wojewódzki, wojewoda Śląski Marek Wójcik poinformował, że działania straży pożarnej, w których brało udział łącznie 240 strażaków, dobiegają końca. Wójcik podkreślił, że misja zanieczyszczeń do powietrza jest śladowa do no, co innego, drodzy Państwo, z naszych samochodów, nie? No to my to w ogóle strasznie yy, trujemy, nie? A, a tutaj to mało. Pewnie dlatego, że to nie było dwutlenku węgla, tylko takie bardziej szkodliwe substancje. A jeżdżące po aglomeracji śląskiej samochody, laboratoria nie stwierdziły przekroczeń stężeń niebezpiecznych substancji. Pobrane Wyniki płyną z czujników stacjonarnych w miastach, takich jak Katowice, Sostowiec czy Dąbrowa Górnicza. Wojewoda zaznaczył jednak, że poważnym problemem jest zanieczyszczenie cieku wodnego rowu michałkowskiego, który wpływa do rzek Brdy i Pszenicy. W związku z bliskością tego rowu część wody używanej w akcji gaśniczej, jak również wypły, wypłukanych zanieczyszczeń wpłynęła do rowu, itd. Tak Policja robi wszystko, by złapać przestępców. Policja robi wszystko, aby złapać przestępców, bo tutaj mówimy o miejscu nielegalnego składowania odpadów. Wiemy o tym od 2020 roku. To dlaczego, kurde, nic żeście z tym nie zrobili? Cztery lata mieliście miśki, to składowisko było nielegalne. Ja ze swojego miejsca z Ministerstwa Klimatu i Środowiska będę podejmowała działania i współpracowała przede wszystkim z Ministerstwem Sprawiedliwości. Tylko, żebyś pani pogłosu nie dostała w czasie się przemówienia, e, aby podjąć działania przyspieszające ściganie tych przestępców. Cztery lata, kurde, nic nie zrobiliście, a teraz będziecie przyspieszać. Cztery lata. To tak jakby e, zaniedbać leczenie chorego na raka, także już jest w stadium agonalnym i wy mówicie, że no, zrobimy wszystko, żeby, żeby go wyleczyć. Kurde, już jest za późno. Trzeba było złapać tych bandziorów, którzy robili tam nielegalne składowisko, zanim to się zjarało. Ale przestępców, ale również MSWIA, aby przyspieszyć, yy, aby, aby na przyszłość również podejmować konkretne działania, aby usprawnić takie działania kryzysowe, zapewniała ministra. O badaniach próbek wody, yy, w ścieku wodnych, mówiła na briefingu prasowym Agata Budzko-Budzko. Serafin, śląski wojewódzki inspektor ochrony środowiska, podkreśliła, że inspektorzy badają m.in. chemiczne zapotrzebowanie tlenu. To czynnik, który wskazuje, i tak dalej. Naukowcy o skutkach pożaru. 311 nielegalny składowisko w Polsce: rząd ma plan. Anita Słowińska pyta o to, co resort. Chce zrobić z podobnymi składowiskami w innych miejscach w kraju. Poinformowała, że takich nielegalnych składowisk jest 311. No, pisowcy nieźle dali dupy. Przez 8 lat nic z tym nie zrobili. Są one opisane bardzo dokładnie. Yy, zrobiliśmy inwentaryzację. W tej chwili w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pracujemy nad rozwiązaniami uprawniającymi. Usprawniającymi ściganie przestępców. Pewne pomysły już mamy, i zespół w ministerstwie pracuje nad takimi rozwiązaniami. Myślę, że jesienią będziemy gotowi do tego, żeby zaproponować konkretne zmiany w prawie. Hmm. Czy jesienią Państwo zaproponujecie konkretne zmiany w prawie? To się jeszcze poproceduje pewnie z pół roku. W tym czasie te nielegalne wysypiska się do reszty zjarają i przestaną być problemami tych ludzi. Super. To tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do zobaczenia! PA!